Cześć wszystkim, witam Was serdecznie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Bardzo dawno mnie nie było, mam nadzieję, że chociaż kilka osób będzie się cieszyć, że wracam. Wracam z nowymi filmikami, które będą się pojawiać regularnie teraz na kanale, także mam nadzieję, że się cieszycie. Dzisiaj pokażę Wam, co zamówiłam w moim październikowym zamówieniu. To, o czym będę mówić, to są produkty i promocje, które mamy w Stanach, ponieważ ja mieszkam w Chicago, ale jeżeli wejdziecie na moją grupę na Facebooku Oils & Heels, tam zawsze co miesiąc podaję też promocje, jakie są dla Europy, czyli to, co możecie w Polsce dostać za darmo. Na jakiej zasadzie to działa, już Wam mówię. Jeżeli Wasze zamówienie będzie wynosiło od 100 PV, czyli punktów produktowych powyżej, dostaniecie zawsze coś za darmo. U nas jest tak, że za 100 punktów dostaje się 10 punktów zwrotu w tak zwanym programie lojalnościowym. A później następna promocja jest za 190, 250, 300. Czasem, jeżeli są jakieś wyjątkowe promocje, wyjątkowe jakieś wyprzedaże, zdarza się promocja za 400 punktów, ale to jest naprawdę jak tylko kilka razy w roku. Kolejnym sposobem na to, żeby jak najwięcej zaoszczędzić, kupując produkty Young Living, które jak wiadomo są dosyć kosztowne, ale to wszystko wiąże się też z jakością oczywiście, jest to taka możliwość bycia na programie właśnie lojalnościowym, gdzie przez pierwsze 3 miesiące dostaniecie 10% z powrotem, od 4 miesiąca te punkty wzrastają do 20%, a po 2 latach na programie dostaje się 25% zwrotu. Więc powiem Wam, że moje zamówienie w tym miesiącu wyniosło $300, ponieważ zamówiłam kilka bardzo takich ważnych rzeczy, które używam w domu na co dzień. Więc dlatego, że ja już używam produkty bardzo długo jestem na programie, mój zwrot wyniósł 25%, czyli $75 plus wszystkie produkty, które dostałam za darmo, o którym powiem Wam za chwileczkę. Poszłam zamknąć drzwi, ponieważ mój pies na podwórku szczeka, ale myślę, że to i tak będzie słychać, i tak, więc kontynuujemy i nie przerywamy ze względu na szczekającego psa. Pierwszy produkt jest to płyn do prania Thieves. Jak pewnie wszyscy dobrze już wiecie, na bazie olejku Thieves mamy cały zestaw produktów do sprzątania. Mamy pasty do zębów, mamy olejek, mamy hand sanitizer, mamy bardzo, bardzo dużo różnych produktów i to jest jeden z nich. On jest sześciokrotnie skoncentrowany, nie wiem czy to będzie tutaj widać, jest sześciokrotnie skoncentrowany, dlatego jego potrzeba bardzo, bardzo mało do prania i jest bardzo oszczędny. Ja go zawsze rozcieńczam, tak żeby po prostu mieć, żeby był rozcieńczony po prostu i żeby mieć go więcej ilości butelek po prostu. Ze starych nawyków jestem przyzwyczajona, żeby lać trochę więcej, a tego płynu naprawdę nie trzeba prać, nie trzeba dawać bardzo dużo. A dlaczego to jest ważne, żeby mieć naturalny płyn do prania ubrań? Dlatego, że ubieramy nasze ubrania na siebie, śpimy w tych ubraniach, śpimy w piżamach, śpimy w pościelach, wycieramy się ręcznikami. Nasze dzieci się ubierają w ubrania, które im dajemy i to wszystko naprawdę, co dotyka naszej skóry, to nasza skóra oddycha tym wszystkim i to wszystko może pochłaniać, dlatego naturalne produkty są tak, tak właśnie ważne, zwłaszcza jeżeli dotykają do naszej skóry. Także to jest produkt numer jeden. Numer dwa, też na bazie olejku Thieves mamy płyn do mycia naczyń. Ja teraz obecnie nie mam zmywarki, dlatego ratuje mnie właśnie Thieves i też go rozcieńczam. On jest strasznie, strasznie skoncentrowany. Nie wiem, czy to będzie widać. Jest bardzo, bardzo gęsty. Także ja mam kilka filmików na grupie właśnie na Oils & Heels i mam też na Instagramie właśnie na moim profilu Oils & Heels, jak rozcieńczam ten płyn do mycia naczyń, żeby mi go po prostu starczyło na długo, bo jest bardzo, bardzo, bardzo gęsty. Następną rzeczą jest, pozostając w produktach Thieves, jest to pasta do zębów wybielająca. Jest to moja ulubiona pasta. Nie ostrzy, nie wiem czemu nie ostrzy. O, teraz, ponieważ nie widać mojej twarzy. I tak wygląda, jest to Thieves Whitening Toothpaste.
Uwielbiam ją, jest bardzo, bardzo fajna, jest z dodatkiem olejku pomarańczowego, także jest przyjemna taka w smaku, jeżeli mogę tak powiedzieć. Następnie płyn pod prysznic, żel pod prysznic Morning Start, czyli taki poranek na dobry początek dnia. Bardzo fajny, odświeżający, bardzo go lubię. Następnie szampon do włosów, mój ulubiony, to jest lawenda albo lawenda z miętą. Tym razem zamówiłam taki wzmacniający objętość lawendowy. Też go czasem lubię rozcieńczać albo daję pompkę z góry, żeby po prostu mniej tego produktu używać, bo nie trzeba go aż tak dużo. A działa to samo co inne szampony, które są naprawdę bardzo, bardzo rozcieńczone. Następnym produktem jest sok Ninja Red, który też na pewno wiele z Was już zna. Jest to super sposób, żeby brać swoje witaminy, mikroelementy, antyoksydanty przede wszystkim, które spowalniają starzenie się naszego ciała i naszych komórek. Jest to świetny sposób, żeby po prostu wrzucić taką saszetkę do torebki, do auta, zawsze mieć w lodówce i po prostu wypić sobie. Dodaje energii, więc można pić to rano, można pić po południu, żeby troszeczkę się tak pobudzić. No i oczywiście to są wolfberries, czyli wilcze jagody z Chin i w tej prowincji Ningxia, z której właśnie zbierane są te wilcze jagody. Nie wiem, czy one się nazywają goji berries, czy wilcze jagody. Piszę tutaj wolfberries, więc ja bym to tłumaczyła jako wilcze jagody. Ale w każdym razie w tej prowincji, w której mamy naszą farmę, ludzie żyją naprawdę bardzo, bardzo długo i średnia wieku jest wysoko ponad 90 lat. Także myślę, że ma to na pewno coś wspólnego. Następnie moje ulubione oczywiście produkty Nitro, czyli takie malutkie tubki z witaminą B i to smakuje bardzo, bardzo dobrze. Ja zawsze mam kilka w lodówce i to jest taki zastrzyk energii, jeżeli nie chcecie pić drugiej, trzeciej kawy w ciągu dnia, to możecie sobie wziąć taką saszetkę, można ją połączyć oczywiście z tym sokiem, zmieszać sobie razem w szklaneczce, wypić, do tego dodać troszkę wody gazowanej, przepyszne. Można wypić sobie prosto z tubki, tutaj się to po prostu oddziera z góry i można sobie wypić. Także fantastycznie, ja to uwielbiam po prostu, codziennie rano piję sobie taki zastrzyk energii. Co jeszcze zamówiłam? Olejek, który jest fenomenalny po prostu, jeżeli chodzi teraz o jesień, czyli olejek orange. I zaraz powiem, dlaczego to jest jedyny olejek, który zamówiłam taki jesienny. On pachnie fantastycznie, łączy się niesamowicie z wieloma olejkami innymi, które właśnie mogą być teraz dyfuzowane na jesień. Ja akurat nie w tej chwili mam go tutaj w dyfuzorze. Za chwilę Wam jeszcze coś więcej o tym powiem. Dobrze, ostatnie dwa produkty, które kupiłam, to są dwa balsamy do ust lawendowe. Ja przez bardzo długi czas uwielbiałam grejpfrutowe, natomiast kiedyś po prostu nie było, przestawiłam się na lawendowe i są fantastyczne, po prostu niesamowicie nawilżają usta. Jeżeli ktoś ma problem ze spękanymi ustami, to ja zawsze mówię, weź sobie tą lawendową pomadkę, bo ona naprawdę, naprawdę Ci pomoże. Teraz przejdźmy do produktów darmowych. W tym miesiącu Young Living po prostu przeszło samych siebie, ponieważ dali nam takie olejki za darmo, że głowa po prostu pęka. Dali nam przy zakupie za $300 i przy też korzystaniu z tego programu lojalnościowego dali nam aż 5 darmowych olejków i suplement. Więc najpierw może zacznijmy od suplementu. Jest to Multigreens. Są to takie zielone kapsułki, pełne przeróżnych właśnie zielonych roślin, zielonych warzyw, które są nam bardzo, bardzo potrzebne do życia. I mamy tutaj nawet pyłek, nie pyłek kwiatowy, tylko
Zapomniałam słowa. Bipalen. Przepraszam, zapomniałam słowa. Jest tutaj też olejek melisa, który jak wiadomo jest bardzo, bardzo trudny w pozyskaniu i dlatego jego cena jest taka dosyć wysoka. Mamy tutaj również rozmaryn, mamy wiele olejków takich jak cytryna, lemongrass, właśnie melisa. Tutaj jest taki wyciąg po prostu z najróżniejszych zielonych owoców, warzyw, produktów, które są nam bardzo potrzebne, których przeważnie nie jemy tyle na co dzień, ile powinniśmy. Dlatego bardzo dobrze się właśnie wspomagać takim suplementem. Teraz przejdźmy do olejków. Pierwszym z olejków darmowych jest olejek pine, czyli sosna. I to jest 5 ml. Także super olejek, żeby dyfuzować. On pachnie fantastycznie. On bardzo koi, bardzo... jak to powiedzieć, bardzo uspokaja, jest świetny do dyfuzowania podczas medytacji. Ja bardzo lubię dodawać go do sprzątania, zwłaszcza jeżeli myję podłogi, no to lubię dodać właśnie kilka kropelek olejku sosnowego, wtedy tak pięknie wszystko pachnie. Oczywiście jest to jeden z olejków, który zawsze dyfuzuję co roku, kiedy jest właśnie, kiedy są święta Bożego Narodzenia, kiedy nie mam żywej choinki w domu, a nawet jeżeli mam, to tak, żeby troszeczkę więcej tego zapachu takiego świątecznego dodać, to właśnie dyfuzuję olejek pine. Następnie olejek copaiba, też 5 ml. Fantastyczny olejek, który ja bardzo często używam, ilekroć mam jakieś problemy ze stawami, z bolącymi mięśniami, z siniakami, z czymkolwiek, jakieś obicia, stłuczenia, opuchlizny, to ja zawsze daję sobie ten olejek i to mi pomaga. Tak jak zawsze wiecie, ja mówię wszystko na moim przykładzie, nie jestem lekarzem, nie jestem tutaj, żeby diagnozować, przepisywać, ani poradzać nikomu, po prostu dzielę się moimi doświadczeniami. Kolejne trzy olejki, które dostaliśmy w tym miesiącu, po prostu śmieję się sama na samą myśl, ponieważ jest to cinnamon bark, czyli cynamon. Tutaj jest nutmeg, czyli gałka muszkatołowa i clove, czyli goździk. Te olejki pachną tak cudownie, to jest niesamowicie fantastycznie pachnąca pachnąca taka jesienna mieszanka. Do tego właśnie dokupiłam sobie pomarańcze, także ten zestaw jest po prostu rewelacyjny, jeżeli chodzi o taki bardzo mocny jesienny zapach w domu. Także po dwie kropelki każdego olejku ja dałam do dyfuzora i wszystko pachnie tak pięknie, że po prostu aż się uśmiecham. Kochani, to jest wszystko w tym miesiącu, całe moje zamówienie. Wszystko, co przyszło mi za darmo. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie albo odwiedźcie moją stronę na Facebooku, albo odwiedźcie mnie na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!